wioskę 460 metrów do Eski. Nie jest tak źle. Sprzedawałem działki, które były bliżej Eski, też w gminie Wiązowna. Także tak, kształt taki trapezowy, ale działka jest szeroka. Gwiazd od południa, ale od południowego zachodu bardziej, ale przy tak dużej działce nie będzie to mieć aż takiego negatywnego, że tak powiem, znaczenia. Mamy tak, 40, 44 metry, 44 metry. No, nawet jakby tę działkę podzielić, to nawet nie byłaby taka, chociaż może dzielić ją, może niekoniecznie. Aha, tutaj przebiega jakaś linia, więc mamy prąd. Uzbrojone. I ten szedł to. Na działko, i zabudowa. Tutaj prąd nie mierzyliśmy. No cóż, na jego portalu nie widać, że jest woda i prąd na działce. Natomiast no, czasem jest tak, że nie jest to rzeczywiście naniesione. Jeszcze spróbujemy sobie zobaczyć na tym jego portalu sobie zobaczymy jeszcze. Sąsiad widzę. Jeszcze tutaj ma pewnie podłącza się do czegoś. Do jakichś mediów. Budowa tego obiektu budowlanego, a budowa budynku mieszkalnego i jednorodzinnego. Okej. Kwestia mediów. Nie widać tutaj. Nie widać tutaj. Nie widać tutaj. Dla zagospodarowania przestrzennego planu. Tak widzę, nie ma. Wygląda też na to, że planu nie ma. 1301 metrów do Pela. No, powiem tak, sporo. Dużo, dużo. Szczerze mówiąc, to jest dużo, bo tak, w tym rejonie, wiem, że tutaj w tym rejonie sprzedawałem działki. Po prostu wiem, że to jest cena zbyt wysoka. Tutaj na ten teren. Może być też jakiś tam hałas od autostrady. Nie bardzo, nie bardzo.